Dzień dobry, witam Was na kanale Joanna on the West Coast. W ostatnią niedzielę podczas wycieczki rowerowej przykuły moją uwagę kwiatki na płaszczach mieszkańców Vancouver. Postanowiłam zgłębić ten temat i dzisiaj opowiem Wam historię Poppy. Przedstawię Wam, co oznacza Remembrance Day oraz opowiem, jak świętują ten dzień Kanadyjczycy. Jeśli chcesz być na bieżąco z obyczajami Kanadyjczyków, to koniecznie włącz subskrypcję i powiadomienia. W ten sposób będziesz na bieżąco. Remembrance Day to Dzień Pamięci. Jest to święto obchodzone na cześć poległych żołnierzy, obchodzone 11 listopada. W ten dzień o godzinie 11 oddawana jest cześć poległym żołnierzom w formie 2 minut ciszy. Każdy z obywateli, jeśli ma tylko taką sposobność, przystaje na tą chwilę. Został pierwotnie wprowadzony tuż po I wojnie światowej 1918 roku. W tym czasie nazywano go Armistice Day, dniem rozejmu dla upamiętnienia rozejmu podpisanego 11 listopada 1918 roku, kończącego I wojnę światową. O godzinie 11, 11 dnia, 11 miesiąca. Dlatego każdego roku upamiętniamy i wspominamy 11 listopada. Oznacza to 2 minuty ciszy, kiedy zegar wybije godzinę 11. Dzień ten jest obchodzony w Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii i Belgii. Natomiast w Stanach Zjednoczonych obchodzony jest pod nazwą Dnia Weteranów. W Kanadzie Dzień Pamięci jest świętem ustawowym we wszystkich 3 terytoriach oraz 6 z 10 prowincji. Nowa Szkocja uznaje ten dzień oddzielnie na mocy swojej prowincjonalnej ustawy o Dniu Pamięci. Natomiast Manitoba, Ontario i Quebec nie traktują tego dnia jako oddzielnego święta. Czerwony mak jest symbolem Dnia Pamięci, który został zainspirowany wierszem In Flanders Fields, który został napisany przez podpułkownika Johna McCrae. Mak był pierwszym symbolem wzrostu i odrodzenia, ponieważ warunki glebowe, jakie obowiązywały we Flandrach, były takie, że mak kwitł tam i pola były czerwone. Czerwone szpilki makowe są sprzedawane przez Królewski Legion Kanady i noszone przez miliony Kanadyjczyków w tygodniach poprzedzających oraz 11 listopada. Do 1922 roku maki były produkowane oraz rozprowadzane przez weteranów w Kanadzie. Królewski Legion Kanady, utworzony w roku 1925, prowadzi kampanię zbierania funduszy makowych w Kanadzie. Ustawa parlamentu przyznała później Królewskiemu Legionowi Kanady, Royal Canadian Legion, wyłączne prawo do korzystania z maku jako symbolu narodu. Obecnie miliony Kanadyjczyków noszą jaskrawo-czerwony emblemat jako symbol pamięci. Legionowa kampania makowa oficjalnie rozpoczyna się w ostatni piątek października. Wtedy to wolontariusze oraz organizacje rozdają maki, a fundusze zgromadzone przeznaczone są na wsparcie weteranów i ich rodziny, a także na promowanie Dnia Pamięci. Oficjalne ceremonie narodowe mają miejsce w National War Memorial w Ottawie. Przewodniczy im generalny gubernator Kanady, a bierze w nich udział premier oraz inni dygnitarze, a czasem nawet członek kanadyjskiej rodziny królewskiej. Przybycie gubernatora generalnego jest obwieszczane przez trębacza grającego alert. Kolejno hymn narodowy O Kanada jest grany. Podobne uroczystości odbywają się w stolicach prowincji, w którym uczestniczy odpowiedni wicegubernator, a także miastach czy miasteczkach. Szkoły natomiast organizują zgromadzenia przez pierwszą połowę dnia albo w dzień poprzedzający 11 listopada, podczas których odbywają się prezentacje dotyczące pamięci poległych na wojnie. 11 listopada miasto Vancouver oraz Komitet Dnia Pamięci będzie gospodarzami ceremonii na Placu Zwycięzców, aby uhonorować, commemorate,
weteranów oraz wspomnieć 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej. W tym roku ze względu na pandemię większość uroczystości nie jest możliwych, aby uczestniczyło szerokie grono publiczności. W związku z tym mieszkańcy proszeni są o Remember in Place. Dziękuję za obejrzenie tego wideo do samego końca. Jeśli informacje w nim zawarte były dla Ciebie wartościowe, to proszę zostaw lajka. Jeśli chcesz poznać inne obyczaje i święta Kanadyjczyków, to proszę zostaw tak w komentarzu. Widzimy się już niebawem w kolejnym materiale. Cześć!